Mano wszystkim z tej strony niekto innek kod Dawn no i dokładnie dzisiaj do gry Fortnite została wprowadzona świąteczna aktualizacja. W dzisiejszym odcinku głównie postaram się przedstawić wszystkie najważniejsze i najciekawsze zmiany, w tym głównie omówimy sobie temat nowego świątecznego wydarzenia, ponieważ do gry zostało dodanych 17 darmowych nagród, w tym 3 darmowe skiny oraz omówimy sobie wszystkie zmiany na wyspie, które zostały dodane z okazji tego wydarzenia bezpośrednio w grze. Na no wy jak zawsze przed startem tego filmu nie zapomnijcie wpisać kodziku migao dwa tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie, pamiętajcie też że subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie. Kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i shorts'ów na tym kanale. No i strzelcie to mapkę w górę, a na pewno nie pożałujecie, Namy no przejdźmy już do głównego tematu tego filmu na kanale. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie dzisiaj o godzinie 10 rano do gry Fortnite została wprowadzona chyba największa aktualizacja, jaka pojawi się w grze w obecnym rozdziale czwartym, a jest to oczywiście świąteczna aktualizacja. Sama aktualizacja w grze miała oznaczenie 23.10, co oznacza, że była ona pierwszą aktualizacją obecnego rozdziału 4 i ostatnią w obecnym miesiącu, ponieważ kolejna aktualizacja ze wstępnych informacji zostanie wprowadzona. Do Dopiero 3 stycznia. My dzisiaj jednak w głównej mierze zajmiemy się wydarzeniem świątecznym, ponieważ to właśnie to wydarzenie jest najciekawszym wydarzeniem w całym roku kalendarzowym i ogólnie w całym Fortnite, a tylko dlatego, że gracze są w stanie w nim otrzymać dokładnie trzy darmowe skiny. Tak dokładnie, w tym roku każdy z Was ma możliwość odebrania nie 2, a trzy darmowe skiny, a poza nimi będziecie mieć możliwość odebrania jeszcze pozostałych 12 nagród, które przygotowali dla Was twórcy gry w nowym świątecznym wydarzeniu, które jest już w grze. Na samym początku zaczniemy sobie właśnie od darmowych nagród, bo jestem pewny, że ten temat ciekawi Was wszystkich najbardziej a dopiero później przejdziemy sobie do zmian na wyspie w tym temacie, a pierwszym nagrodą, co ciekawe, nie są darmowe prezenty. Ponieważ pierwszego skina, którego gracze mogą odebrać już dosłownie od startu nowej aktualizacji, to skórka, która została zrobiona specjalnie dla osób, które grają na komputerach, jednakże osoby, które grają na konsoli, również mogą go odebrać całkowicie za darmo. A dokładniej mowa tutaj o skinie z tego futrzaka i skórka ta jest dostępna do odebrania w sklepie z przedmiotami oraz w sklepie Epic Games i wystarczy wejść do gry na komputerze, zejść na sam dół sklepu i zejść do pozycji zestawów, które znajdują się na samym dole. Sklepu. W tamtym miejscu będziecie mogli zobaczyć skina świątecznego futrzaka, który jest zarówno 0 zł, i wystarczy wejść w niego i kliknąć kup. A skórka dosłownie po kilku kolejnych sekundach trafi na wasze konto i jest to pierwszy darmowy skin. Osoby, które grają na konsoli, jeżeli chcą odebrać tego skina, to wystarczy, że wejdą na jakiś komputer, założą konto Epic Games, później połączą je z kontem PlayStation lub Xbox, na którym gracie i wejdą w link w opisie i tam dokładnie tak samo odbiorą sobie tego skina na swoje konto w grze. Sama skórka futrzaka prezentuje się naprawdę mega kozacko i naprawdę warto odebrać tego skina, tym bardziej, że nie będzie. On już raczej nigdy w sklepie z przedmiotami. No a teraz przejdziemy sobie do kolejnych darmowych nagród, czyli oczywiście do świątecznych prezentów. No i tak, zaraz po wejściu do gry, po tej aktualizacji świątecznej, mogliśmy zobaczyć, że między zakładką Głównego Lobby a zakładką karnetu Bojowego pojawił się płatek śniegu, który po kliknięciu, tak jak możecie zobaczyć teraz w tle, przyniesie was oczywiście do świątecznego domku. W tamtym miejscu, jak możecie zobaczyć teraz w tle, nawet po samym wstępnym komunikacie, będziecie mogli odebrać jeden prezent każdego dnia i za każdym razem będzie się on resetował o godzinie 15 i tak każdego kolejnego dnia, aż do 27 grudnia. Tak dokładnie, przez kolejne 14 dni każdy z Was będzie mógł wejść do gry i o godzinie 15 będzie mógł odebrać kolejny prezent na swoje konto, a w samych prezentach gracze są w stanie otrzymać te przedmioty, które możecie zobaczyć teraz w tle na tym krótkim filmiku. Dodam tutaj od razu, że raczej na pewno prezenty u każdego są pomieszane i nie zawsze traficie na jakiś fajny przedmiot, ale jak widać gracze są w stanie odebrać dokładnie 14 darmowych nagród z prezentów, w tym oczywiście dodatkowe dwa darmowe skiny na Wasze konto. Jeden z nich wstępnie jest ukryty w tym dużym zielonym prezencie tutaj, co zostało przedstawione na filmiku. Apexa a druga skórka na pewno znajduje się w tym prezencie, którego trzyma i ten prezent będzie dostępny dopiero za kilka kolejnych dni. Dopiero gdy futrzak przestanie trzymać ten prezent, ...wygracze będziecie mogli go otworzyć i odebrać całkowicie za darmo. No i nie jestem do końca pewny, ale raczej na pewno ten futrzak w prezentach to inny skin, a nie styl do skina futrzaka, który znajduje się w sklepie z przedmiotami. Nie jestem do końca pewny, ponieważ i futrzak w sklepie z przedmiotami i futrzak w prezentach mają dokładnie taką samą nazwę, więc stawiam tutaj bardziej, że ten z prezentów to edycja stylu do tego co jest w sklepie z przedmiotami, ale tego jeszcze nie mogę wam powiedzieć ponieważ sama skórka, która jest w prezentach nie jest jeszcze dostępna. Tak czy inaczej gracze w samych prezentach są w stanie otrzymać dwa darmowe skiny, trzy płyty muzyczne, plecak, dwie lotnie, smugę spadania, kill off, dwa malowania do broni, taniec i jedną memotkę rzucaną, czyli 2D oraz ostatnie trzy prezenty to oczywiście trzy graffiti. Wszystkie nagrody w prezentach są widoczne teraz w tle na zdjęciu i to jaki Wy prezent odbierzecie zależy tylko i wyłącznie od was. I ja sam na dzisiejszym live będę otwierał prezenty na waszych kontach, więc jeżeli chcecie, żebym ja wam otworzył prezent na waszym koncie, to nie otwierajcie pierwszego dzisiejszego prezentu, a sam live od będzie się dzisiaj albo o godzinie 19, albo o godzinie 20. Informacje o tym dostaniecie w przypiętym komentarzu pod tym oto filmem, tak więc sprawdźcie sobie tamto miejsce, a same nagrody w prezentach, które zostały nam przedstawione przez Likerów prezentują się mega kazacko i naprawdę warto je odebrać. Razem wszystkich przedmiotów w prezentach jest dokładnie 17, przy czym stawiam, że na przykład gdy odbierzecie prezent z graffiti, dostaniecie nie jedno graffiti, a aż trzy naraz i w taki sposób jest tam dokładnie dostępnych 17 nagród w 14 prezentach. Dodam tutaj od razu, bo na pewno pojawi się pytanie, co jeżeli nie odbiera jakiegoś prezentu jednego dnia. Spokojnie, jeżeli przykładowo nie odbierzecie dzisiaj prezentu i poczekacie do jutra do godziny 15, to będziecie mogli otworzyć wtedy dwa prezenty i tak każdego kolejnego dnia aż do 3 stycznia. Ponieważ 3 stycznia w grze pojawi się druga aktualizacja obecnego rozdziału 4 i jeżeli przykładowo nie odbierzecie jakiegoś prezentu do tego dnia, to niestety ale przepadnie Wam darmowa nagroda, więc lepiej nie zapomnijcie ich odebrać po wejściu do gry. To samo tyczy się również darmowego skina futrzaka, który znajduje się w sklepie z przedmiotami i jeżeli ktokolwiek z Was chce go odebrać za darmo, to jego darmowe odebranie będzie do 3 stycznia i potem zniknie on i nie będzie on już do odebrania całkowicie za darmo. No ale to nie koniec ciekawych rzeczy, które pojawiły się jeszcze w lobby, a bardziej to w tej świątecznej chatce, ponieważ poza darmowymi nagrodami, które możecie tam zdobyć, możecie zdobywać całe, ale to dosłownie cały czas poziom na wasze konto w grze. A dokładnie, jeżeli podejdziecie do kominka, który znajduje się z tyłu postaci, to co jakiś czas będziecie otrzymywać od 10 do nawet 1000 poziomu za darmo i to ile dostaniecie poziomu jest losowe, a sam poziom dostaniecie dosłownie cały i to cały czas. To znaczy, że jeżeli przykładowo wiecie, że idziecie gdzieś na godzinę nadwór, jeśli chcecie zdobywać dużo poziomu do gry, to zostawcie włączoną grę przy kominku, a nie w lobby i poziom cały czas będzie naliczał się na wasze konto, aż nie wrócicie do gry. Możecie z tego korzystać, aż nie przestaniecie dostawać poziomu na konto, tak więc warto... No i w samym lobby w temacie świątecznego wydarzenia to chyba wszystko, i teraz przejdziemy sobie do zmian na wyspie, których o dziwo jest naprawdę bardzo i to bardzo mało. W tym roku niestety nie pojawił się jeszcze śnieg, co nie oznacza, że nie pojawi się on w ogóle, więc szanse na to, że pojawi się w późniejszym czasie nadal są, a tym bardziej, że na wyspie nie ma jeszcze wszystkich świątecznych dekoracji i pozostałych tych rzeczy, które miały się tam po Pojawić. Wiemy na pewno tyle, że ma pojawić się dopiero nowy bus bojowy, a bardziej to jego wygląd, o ile już się nie pojawił dzisiaj o godzinie 15 i tak samo wtedy mógł pojawić się śnieg, tak więc tak jak mówiłem, nadal jest szansa na śnieg, chyba że pojawił się on równo z tym nowym wyglądem busa bojowego dzisiaj o godzinie 15. Na pewno jednak na wyspie Fortnite już pojawił się nowy punkt orientacyjny, który znajduje się dokładnie w tym miejscu na wyspie i punkt ten to nic innego jak domek Dziadka do Orzechów, który był na wyspie Fortnite w każdym jednym rozdziale. Możemy tam znaleźć choinka z prezentami, a bardziej to ze skrzynkami i sam domek to obecnie jedyna zmiana, w grze po tej aktualizacji, chyba że tak jak mówiłem, większość z nowości na mapie pojawiło się dzisiaj o godzinie 15, zaraz po takiej, można by powiedzieć, mini-aktualizacji zawartości. Temat ten również przedstawię wam w przypiętym komentarzu pod tym oto odcinkiem, tak więc sprawdźcie sobie go, bo dodatkowo pojawi się tam informacja, o której dokładnie pojawi się dzisiaj live, na którym będę otwierał świąteczne prezenty na moim koncie, no i przy okazji na waszych kontach. Jak widać, samo świąteczne wydarzenie jest jedną z większych nowości, jaka pojawiła się w grze po dzisiejszej aktualizacji, a poza nimi w grze pojawiło się jeszcze mnóstwo innych ciekawych zmian, które omówimy sobie w kolejnym w Kolejnych odcinkach na tym oto kanale. Dzisiaj głównie chciałem wziąć pod uwagę świąteczne zmiany w grze, bo temat ten był najważniejszy po dzisiejszej aktualizacji, a pozostałe rzeczy omówimy sobie niebawem, tak więc obserwujcie kanał Migała i subskrybujcie wraz z dzwoneczkiem, a na pewno nie przegapicie kolejnych filmów, live'ów i na tym oto kanale. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie jak zostawicie pod nim opeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafić do większego grona odbiorców, tak jak pozostałe moje filmy. Pamiętajcie to, że Subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, live'ów i short na tym kanale, w tym oczywiście live'a dzisiaj wieczorem. No i nie zapomnijcie w Kudzikumiga, dlatego tak jak te dwa kozyki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o darmowych nagrodach, które gracze są w stanie otrzymać całkowicie za darmo i co ogólnie sądzicie o tegorocznym festiwalu zimy i co wam się podoba najbardziej. A ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live około godziny 21. Yo!